W tym odcinku zabieramy Was na majówkę na Mazurach. W Rydzewie odwiedzimy jeden z naszych ulubionych kempingów. Wybierzemy się także na spacer po Giżycku. Zapraszamy! Dzień dobry, cześć, witajcie. Mamy sobotę, 6 maja. My tak naprawdę wczoraj rozpoczęliśmy naszą majówkę. Przyjechaliśmy sobie tutaj do Rydzewa, ale wczoraj zrobiliśmy dzień bez kamery. Po drodze spotkaliśmy się z Patrycją i Andrzejem. Nareszcie poznaliśmy ich osobiście, także pozdrawiamy Patrycję i Andrzeja z kanału Majowanie. Potem żeśmy sobie przyjechali do Rydzewa, bo nad Śniardwami była potężna inwazja... Magda, jak to się nazywa? Jętki. Jętek. Była inwazja jętek. Po prostu się nie dało tam wysiedzieć, także żeśmy tam się po wypiciu kawki zawinęli stamtąd. Przyjechaliśmy tutaj sobie nad Niegocin. No i jesteśmy na kempingu Echo w Rydzewie nad Niegocinem z widokiem na Giżycko. No dobra, no i mamy poranny rytuał. Magda szykuje śniadanie. Tak, jak dziś szykuje śniadanie z widokiem na Rydzewo i pozdrawiam Marcina. Marcin jest z Rydzewa, strasznie fajny chłopak, dobry kumpel. Słuchajcie, było sporo zapytań, jak ja robię twarożek, bo w zeszłorocznych odcinkach z naszej prawy do Portugalii ten twarożek nam towarzyszył bardzo często. I dziś postanowiłam uchylić rąbka tajemnicy. Dobry twaróg, ja biorę twaróg tłusty. Nie reklama, ale ten twaróg z Garwolina naprawdę się sprawdza, bo jest bardzo fajny w smaku, taki bardzo konkretny. Do kupienia w Biedronce. Do kupienia w znanej sieci z Robalem. Z Robalem. Tegoroczne rzodkiewki są super, bo są świeże i chrupiące. Szczypiorek, natka pietruszki, jeżeli jest, ja w tej chwili nie mam, ale bardzo często ją też dokładam do szczypiorku, mieszam, o czym Krzysiek nie wie, bo on nie cierpi natki pietruszki, słuchajcie, ale w tym szczypiorku zje wszystko. I wykorzystuję, słuchajcie, jeszcze coś do tego szczypiorku, jak mam. Wykorzystuję takie ogonki od rzodkiewek, te takie zielone pędy, bo one dają bardzo fajny, taki chrupki, orzeźwiający smak. Zaraz sobie wszystko pokroję i pokażę Wam, jak ja to mieszam z bardzo jednym tajnym składnikiem, który poprawia zupełnie jakby konsystencję tego twarożku, jego smak, taką elastyczność. Robi się fajna pasta do kanapek. Dobra, Magda robi pastę do kanapek, a ja mam tutaj zawsze w porannym rytuale swój obowiązek. Także biorę się za zrobienie kawy. Bierz się za kawę, bo już najwyższy czas. Dobra. Mamy atak jętek, słuchajcie, nie wiem czy... Kawa kawą, ale właśnie nas jętki zaatakowały. Chyba przyszły na... też nad Śniart wczoraj, albo tamte już są martwe, przyleciały następne. Natomiast rzodkiewki rzodkiewkami, najpierw trzeba wstawić kawę. Puszka jest trochę myląca, bo puszka jest od Lawacy, ale w tej chwili mamy kawę. Skąd? Z Kolumbii. Z Kolumbii, tak. Otrzymaliśmy w prezencie Magda dostała kawę z Kolumbii o delikatnym aromacie wanilii i pomarańczy i rzeczywiście jak zaparzy się w kawiarce, te są wyczuwalne. No idziemy do kuchni. Na ile? Na 800 dawaliśmy. Na 800, tak. I lecimy z kawą. Lecimy. A ja wracam do robienia twarożku. No dobra, kawa się tam robi. Ja mam pokrojony szczypiorek z jętkami pewnie. Więcej białka będzie. I z tymi ogonkami od ogonkami, szczypiorek i wszystko. I słuchajcie, do tego szczypiorku wrzucam sobie twaróg. Po prostu będę go potem sobie ugniatać widelcem. Okej, będzie mi prościej robić to po kawałku. I słuchajcie, ja dodaję najprostszy majonez, żaden ten majonez na K czy na inne, też z tego samego dyskontu, ma bardzo prosty skład. Dodaję mniej więcej dwie czubate łyżki i z tym widelcem ugniatam twaróg i z szczypiorkiem, w tym przypadku ze szczypiorkiem i rzodkiewką. Jak potem spróbuję, to dosolę, tak, żeby to nie było za słone, bo to różny jest twaróg i różny jest ten majonez. Jest pyszny. Na takie wiosenne kanapki rewelacja. Także Wam polecam. Tymczasem
mamy to, na co czekaliśmy. Magda pracuje nad twarogiem, a my tutaj mamy kawkę. Pokażcie mi kogoś, kto jak gotuje, to nie podjada, nie? To już lepiej podjadać rzodkiewkę niż czekoladę. Rzodkiewki pyszne. I twarog już pomału. Kawa, słyszałam, że się zrobiła. No już dochodzi. No to zaraz się dam do śniadania. Dobra, słuchajcie, mam gotową michę twarogu, dwa śniadanka z głowy, jętki sio, Krzysiek przynosi kawę i siadamy do śniadania. I to jest ta moja ulubiona chwila, poczekajcie, bo tutaj, o, i to jest ten moment, kiedy wiem, że zaczynam dzień. O, smacznego, zobaczymy, czy dobra wyszła. Czy dobry wyszedł twarożek. Dlaczego masz sól? Bo ty wolisz bardziej słone niż ja, to wiadomo. Tak. To, że bez solenia to jakoś ja w to nie wierzę do końca. O, to jest kanapka godna pobytu na Mazurach. Solimy. Ja wolę jak najmniej soli, natomiast Krzysiek lubi, więc on sobie na bogato. Wcale nie mam nadciśnienia. Smacznego. Dziękujemy. Kawka? To jeszcze... Jak zwykle pokażemy Wam kemping, na którym się zatrzymaliśmy, opowiemy parę słów o tym kempingu, a najpierw miejsce, na którym żeśmy się zatrzymali. Zobaczcie, tutaj jest kamperek, markiza rozłożona, Magda sobie czyta, siedzi, czyta książkę. Parę metrów mamy jezioro nad samym brzegiem, fajne miejsce. Jesteśmy na kempingu Echo w Rydzewie na Mazurach nad jeziorem Niegocin. Kemping Echo znamy od ładnych już kilkunastu lat, żeśmy wczoraj próbowali policzyć, od jak dawna tutaj przyjeżdżamy i wyszło nam, że to jest na pewno ponad 10 lat, jak w to miejsce przyjeżdżamy. Sam kemping nie jest bardzo duży, powiedziałbym, że to z tych średnich. Tutaj pokażę Wam mniej więcej, ile może być miejsc. Tutaj jest wjazd, recepcja po prawej stronie, po lewej stronie pawilon sanitarny. Co warto podkreślić, to jest zawsze bardzo ładnie, czysto. Jeśli chodzi o stan sanitariatów, tutaj poziom sanitariatów to absolutnie najwyższy poziom, bez żadnych zastrzeżeń. No i taką zrobię panoramę, pokażę, ile tutaj jest miejsca. Jak widać, nie jest to bardzo duży kemping, da się to okiem ogarnąć. Oczywiście w sezonie tutaj na miejsca w pierwszej linii brzegowej to nie macie szans. Tutaj są takie przyczepy, które już na cały sezon są zaparkowane na stałe, są porobione podesty. Także jakbyście przyjechali w lipcu, sierpniu, to tutaj na takie miejsce nie macie co liczyć. W ogóle samo Rydzewo jako lokalizacja jest bardzo fajna. Tutaj zobaczcie, nad samym jeziorem bardzo długo jest płytko, także z dziećmi można sobie bezpiecznie się kąpać. Fajne jest też to, że tutaj w sezonie jest pełna infrastruktura turystyczna, w sensie knajpki, jakieś restauracje, smażalnie ryb. No teraz stoję tutaj na samym cyplu od strony wody. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Słońce trochę zaszło, pogoda się zrobiła średnia, ale w lato tutaj naprawdę jest bardzo fajnie. Także ten kemping, zapamiętajcie sobie, będąc na Mazurach, kemping Echo, Rydzewo koło Giżycka, nad jeziorem Niegocin, bardzo polecamy. Jeszcze informacja o cenie, poziom cenowy. Jest to nasz pierwszy wyjazd w tym roku, także trudno nam nawet ocenić, czy to jest na ten rok dużo, czy mało. Nas tutaj za dwie osoby, busa i podłączenie do prądu, policzono 109 zł za dobę. Oczywiście dokładny cennik jest dostępny na stronie internetowej. Telefon, kontakt, wszystko tam znajdziecie. Także odsyłam na stronę internetową po szczegóły. Co kupiłaś? Winko do obiadku. Chodzisz w obiadek? Idziemy robić obiad. Idziemy, chodź.
Tak musi utrzeć cer. Będzie obiad. To będzie? Obiad. Najpierw aperitif. Najpierw aperitif. Jak zawodowy są. A, widzisz. Korek. Szklanki z Grecji. Idź sobie stąd. Dobra? Tak, bardzo dobra. To też się biorę za obiad. To zapraszam. Podczas gdy Magda odpoczywa, ja skorzystam z ładnej pogody i polatam sobie dronem. Dobra, słuchajcie, na tym wyjeździe, jak popatrzycie na filmik, to wychodzi na to, że my tylko jemy i nic więcej nie zwiedzamy, bo takie jest założenie. Mamy sobie odpocząć, ale przy okazji chcemy przetestować nowy gadżet. Kupiliśmy płytę grillową do kuchenki na kartusze. Płyta składa się z dwóch elementów. Pierwszy element to jest taki pierścień, który tutaj idealnie wchodzi w kuchenkę i na to przy pomocy, tutaj jest rowek, w którym ma się tłuszcz zbierać, i na to przy pomocy takiego uchwytu właściwą płytę grillową się umieszcza. To sobie tutaj wskakuje. No i próbujemy odpalić. Co ważne, podobno przed pierwszym użyciem należy to wypalić. Myśmy już wcześniej na jakieś 10 minut włączyli kuchenkę, płytę wypalili. Poczekaliśmy, aż ostygnie, porządnie umyliśmy. No i teraz będziemy ją testować. A grillować będziemy kiełbaski grillowe w posypce musztardowej. W posypce musztardowej? No dobrze, zobaczymy. No tak jest napisane. Wydaje się, że temperatura jest dosyć wysoka. Zobaczymy za chwilę. Jestem ciekaw tylko, czy to jest jakiś teflon i to będzie rzeczywiście nieprzywierające. Czy za chwilę to się wszystko tak przypali, że tej płyty już nie domyjemy. Wygląda, że to... A można skręcić trochę gaz pod tym? Żeby to było może... delikatnie się grzało, bo to może trzeba wyregulować trochę. Według mnie to się właśnie powinno... Ale nie spalić, tylko też zagrzać. Jak tam? Idzie ci to grzewanie? Pachnie? Pachnie ładnie. No dobrze, chyba nawet zgłodniliśmy dzisiaj, nie? Tak jakoś niedawno był niby obiad, ale jakaś potem drzemka. Miał być spacer, nie wyszło. Potem miał być sup, którego nie było. To jak ktoś widział na szorcie, to wie, dlaczego nie było supa. Potem był odpoczynek, spacer, bardzo krótki, obiad, odpoczynek, ale jest tak zimno, że znowu zgłodnieliśmy.
A wracając do grilla, zwróćcie uwagę, że tak, kuchenkę taką to każdy pewnie wie, gdzie kupić. Taka francuska sieć z niebieskim logo. Ale te kuchenki pod różnymi brandami wszystkie wyglądają tak samo. Jeden Chińczyk pewnie je składa. Płyta grillowa jest ze szwedzkiej sieci z czerwonym logo, a pasuje jakby były od kompletu. Także zakładam, że do różnych kuchenek to będzie pasowało, bo właśnie fajne jest to, że te wycięcia, które tam są, idealnie pasują w te podstawy w kuchence. Wygląda na to, że kiełbaski chyba doszły. To jest całkiem nieźle. Ja zaczynam je pomału zdejmować, bo są ładnie opieczone. Zdejmę kiełbaski i położę nam jeszcze po kawałku kiszki ziemniaczanej. Zobaczymy, jak to wychodzi na takich większych kawałkach. Okej. Okay. O, gorąco. Podgrzało się wszystko? Mm-hmm. Jest ciepłe? Tutaj naprawdę jest solidnie podgrzane, czyli myślę, że jakieś takie grillowanie, typu jakieś kotleta, czy tam jakieś karkóweczki, to powinnyś to sprawdzić. Czystujemy na kiszce na razie, zobaczymy jak będzie dalej, bo to dużo większy kawałek. Kiełbaski zjedzone, a zobaczcie jak fajnie kiszka się przypiekła. Słuchajcie, fajne jest to, że to nie przywiera. Rzeczywiście, zobaczcie, Magda zrobi zbliżenie, to się nie przypala do tej powierzchni grillowej. Zupełnie ciepło jest w środku. No to się znaczy, że fajnie. Polecasz? Kamperek Van poleca. Fajny gadżet, to było niedrogie. Na pewno kosztowało, nie wiem, 30 zł, jakaś promocja jakoś była. Tak, że jakieś grosze to kosztowało. A mając taką kuchenkę, wielu z nas podróżując ma takie kuchenki, także to jest fajny upgrade. Warto kupić. Tak, polecamy. Niedziela, wieczór. Pomału kończymy nasz weekend majówkowy nad Niegocinem. Już po kolacji. Zostało nam teraz czekanie na zachód słońca. Wczoraj był bardzo malowniczy. Mam nadzieję, że dzisiaj też coś ładnego zobaczymy. Jutro po śniadaniu ruszamy do Giżycka na mały spacer po tym miasteczku. A potem wracamy do domu. Jakieś podsumowanie majówki? Bardzo, ale to bardzo nie chce nam się wracać do domu. Koty tęsknią, to już wiemy, ale jest tak pięknie, tak malowniczo, a zrobiła się jeszcze cudowna pogoda. Naprawdę jest bez sensu. Szefie, ja jutro będę miała problem ze wzrokiem. Ja się po prostu we wtorek nie widzę w pracy. Pa, pa. Dzień dobry kochani, witam Was, kolejny piękny dzień w Rdzewie. Słuchajcie, pogoda nam z czasów pieszcza. Jętki nam odpuściły, to nas bardzo cieszy, czyli siedzimy tutaj w chmarze. Dzień dobry, nie siedzimy w chmarze owadów. Śniadanko w tak pięknych okolicznościach przyrody. Dzisiaj twarożek, sałatka owocowa, trochę warzyw. Czekam na kawę, bo Krzyś tradycyjnie wstawił, więc już tam pachnie z kawiarki. No i to powiada nam się piękny dzień. Polecamy Wam ten sposób wypoczynku, bo to naprawdę jest fajnie tak się obłudzić z takim widokiem, jak my mamy. Idziemy zobaczyć widok i sprawdzić, co z kawą. Idziemy. Chodźcie, zobaczymy, jaki jest widok. A dzisiaj rano były łabędzie u nas, ale to było bardzo rano. Jeszcze wszyscy spali. Kamera była schowana. Tak, ale jest zdjęcie na naszym Instagramie, więc możecie sobie zerknąć w relację. Słuchajcie, jest bosko. Czapka jest, bo jest, nie wiem, z 7 stopni. Troszkę wieje, więc czapki nie eliminuję, ale już zdjęłam skarpetki dzisiaj, więc i tak jest lepiej. Dobra, idę zobaczyć, co z kawą. A, jesteśmy blisko. Blisko. Już zaczynam tutaj kapać i pachnie. No to czas na śniadanie. Witajcie, mamy kolejny dzień i jest to niestety ostatni dzień naszego pobytu w tak urokliwym miejscu jak Mazury. Dotarliśmy do Giżycka, wczoraj spaliśmy tam, dzisiaj idziemy tutaj na rybę. Nadal jest piękna pogoda, robiło się bardzo, bardzo ciepło i naprawdę aż żal wracać do Warszawy. Kłódki jak kłódki. Wszędzie, na każdym moście w turystycznych miejscach jest dużo
smutek miłości, ale zobaczcie, jaki tutaj jest tłok. Biała flota czeka na klientów, pasażerów. Jakiś dzisiaj chyba ruch kiepski. A poniedziałek to raczej taki dzień do sprzątania po weekendzie, ale w weekend też bardzo mało pływało statku białej floty. Tak naprawdę wczoraj, jak żeśmy siedzieli na kempingu, patrzyli na jezioro, to chyba wczoraj płynęły tylko ze dwa statki, a tak nie było widać wzmożonego ruchu turystycznego białej floty. Dziwne uczucie oglądać takie miejsce poza sezonem. Zazwyczaj tutaj jesteśmy w lipcu bądź sierpniu. Możecie sobie wyobrazić, co tutaj się dzieje. Jaki gwar. A teraz cisza, spokój. Trochę smutno to wygląda. Oj, nieraz się tutaj balowało. Niejedno piwo wypiło. W tych miejscach tutaj, po przybyciu do portu, podczas rejsu przez Mazury. Magda nie zna tego uczucia, ponieważ ona jest totalnie nieżeglarska. Ja jestem nieżeglarska. Ty jesteś nieżeglarska. Ja jestem nieżeglarska. Ja wchodzę na pomost, mi jest niedobrze. Opowiadam, że tutaj niejedno piwo z kolegami było wypite. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale pogoda dzisiaj piękna. A nareszcie, nie? Nie mogło być tak na weekendzie. Mogło być tak na weekendzie. Ale to mnie przeganiało tych jętek, co teraz się wylęgają, nie? No, żoczki jeszcze. Tu mam? Giżycko. Nie, karabinu nie. Wybierz mi jakiś ładny z Giżycka. To ja się chciałam z różą, taki ten, z kompasem wybrać, żeby wiedział, gdzie jak się pływi kieruś na północ, żeby wiedzieć, gdzie jest północ. A żółw w bursztynie? Pokaż. Gdzie jest żółw w bursztynie? Żółw w bursztynie. No ale to Giżycko? Giżycko, to tu masz takie breloczki. Ale mówię ci, najlepszy jest tu. Czekaj, to idę do ciebie. O, dobra, pokaż, który. Ten. Z kompasem. Busolą właściwie. Z busolą. I tu masz napisane, tu masz metkę Giżycko, bo to są uniwersalne na cały świat, tylko metkę, tą przypinkę masz Giżycko. Ale jak będzie mówiło, kieruj się na północ, to będziemy cokolwiek wiedzieć z tej. Może tak być. To co, wchodzisz w to? Tak. Pierwsza pamiątka w tym roku. Pierwsza pamiątka w tym roku. Dobrze. To do Bitargu. Ileż ta przyjemność? 12 zł. Dobrze. Masz drobne? Zapraszam tutaj do kasy. Dobra, idę do kasy z panią. Słuchajcie, mamy pierwszy w tym roku breloczek do kolekcji podróżniczej. Kieruj się na południe. Pamiątka z Giżycka. Idziemy dalej. Tutaj giżycka gastronomia szykuje się do sezonu. Tak informacyjnie. Pójdziemy zobaczyć z ciekawości, po ile są lody. Paragony grozy będziemy paragony robić. Paragony grozy zobaczymy. Lody gałkowe 6,50. Świderki małe 8,50. 9,50 średni, 10,50 duży. No chyba jeszcze nie jest najgorzej. A moje ulubione gofry z furzeliną 16,50. No to sporo zdrożała ta przyjemność. Jest i wesołe miasteczko. Ten diabelski młyn było widać z Rydzewa. Z naszego kempingu, gdzie żeśmy nocowali, przez Dorzenetkę bardzo dobrze było widać diabelski. Idziemy wzdłuż kanału. Niestety popsuli nam widok, bo jakaś rewitalizacja tego kanału. Nowe nadbrzeża robią. Wszystko zagrodzone, szykują na sezon. Że dzisiaj to słabo wygląda. Ale na wakacje pewnie będzie zrobione. Mamy dwie knajpki. W obu mieliśmy okazję coś zjeść już nieraz. Magda dzisiaj ciągnie do korsarza, czyli korsarz smażalnia ryb. Ale korsarz wygląda, że jest zamknięty, chyba że trochę później otwierają, bo w sumie jest dość wcześnie. Jest sielaba. 46 zł. Ale chyba się skuszę. A po drugiej stronie kanału, na którym, tak jak mówiliśmy, trwają cały czas prace remontowe, widać krzyżacki zamek. Bardzo długo stał zdewastowany,
jakiś czas temu został ładnie odrestaurowany i teraz jest tam hotel. Kolejna atrakcja giżycka. Zabytkowy most zwodzony. Uwaga, most jest o tyle nietypowy, że nie jest podnoszony, tylko obrotowy. Kilka razy dziennie most jest zamykany. Dokładnie 3 razy dziennie, jak widzimy tutaj. Wychodzi facet z tej budki, ma taką korbę i ręcznie przy pomocy korby ten most zamyka. Wtedy jest okazja, że tędy mogą statki i jachty przepłynąć kanałem. Jeszcze inne ujęcie na Krzyżacki Zamek. Obecnie hotel. Naprawdę bardzo ładnie to jest odrestaurowane. A my idziemy taką piękną aleją. Drzewa tutaj w lato jest fajnie, bo zawsze jest cień. Idziemy w kierunku twierdzy Bojen, której dzisiaj zwiedzać nie będziemy. Słuchajcie, twierdza Bojen jest to coś niesamowitego. Piękny zabytek, olbrzymia twierdza, zbudowana według najlepszych standardów kiedyś, z czasów, kiedy właśnie takie twierdze to był top inżynierii wojskowej. Natomiast jest to temat do zwiedzania na przynajmniej parę godzin. Myślę, że 2-3 godziny to co najmniej. Dlatego dzisiaj to tylko krótki wypad do Giżycka. Nie będziemy tej twierdzy zwiedzać, ale jakbyście kiedyś byli, mieli więcej czasu, to zachęcamy. Słuchajcie, jesteśmy w miejscu kultowym dla naszej rodziny w Giżycku. Z tego miejsca specjalne pozdrowienia dla dwóch Pawłów, naszego syna Pawła i naszego najlepszego przyjaciela, też Pawła. Oni obaj będą wiedzieli dlaczego. A ja jako matka dowiedziałam się o całym wydarzeniu rok później, kiedy dziecko się po prostu wygadało, co się działo na tej ławeczce. Niektórzy nasi bliscy znajomi znają historię. Ja byłam przerażona, a teraz traktuję to jako dobry żart. Ale nie opowiemy, co tu się nie działo, opowiemy, bo YouTube mógłby nam wyciąć ten filmik. Nie opowiemy. Minęliśmy jednostkę wojskową Koszary i jesteśmy już na alei, która prowadzi nas prosto do twierdzy Bojen. Tak jak wcześniej mówiłem, dzisiaj twierdzy zwiedzać nie będziemy, ale chcemy wam chociaż pokazać bramę i samo wejście do twierdzy. No i jesteśmy przy wejściu do twierdzy Bojen. Brama po prawej stronie kaponiera. Druga brama przez wał. Dobra, tu jest kasa. To od razu informacje o cenie biletów. Bilet zwykły 17 zł, bilet użytkowy 13 zł. Tak jak wcześniej mówiliśmy, dzisiaj nie będziemy twierdzy zwiedzać, ale jak ktoś z was będzie na Mazurach i lubi tego typu obiekty, jak bunkry, fortyfikacje, twierdze, to naprawdę jest genialny obiekt do zwiedzenia. Warto, trzeba sobie minimum 2-3 godziny zarezerwować. To mi wjechało. Magda, co masz? Ja mam burgera z filetem z okonia, ogórkiem kiszonym i sałatą. Czyli burger po mazursku. Po mazursku, tak. A u ciebie jest spektakularnie na bogato, dużo. Czekaj, zamienimy kamerę. Wygląda godnie, Krzyś. Wygląda godnie. Sielawy to jest, jak jestem na Mazurach, to muszą być sielawy. Pozycja, nie ma nic lepszego. Pozycja obowiązkowa. Smacznego. Dobry wybór? Trafiony. Okoń ci ucieka. Okoń mi zwiał.
Daj dziaba. Ale pycha. Obiad już zjedzony. Było przepysznie, naprawdę bardzo smaczne. Jesteśmy z powrotem przy moście zwodzonym. Jest ta godzina, gdzie on powinien być otwierany, zamykany, ale niestety nie został zamknięty i nie będzie otwarty. Podejrzewamy, że w związku z tym, że sam kanał jest w remoncie, jak widzieliśmy cię, to pewnie ta atrakcja w postaci zamykania i otwierania mostu nas ominie. Także niestety nie jesteśmy w stanie wam tego pokazać, ale jak będziecie w Giżycku, zobaczcie, o której godzinie most jest otwierany, zamykany. Fajnie to wygląda, warto obejrzeć. Krzyś, ile zjesz kulek lodów? Nie wiem, albo dwie, albo trzy. Dobra, ja gofra z różeliną, tak też kultowym miejscu. Zawsze tu się zatrzymujemy i jemy coś słodkiego. I teraz deserek i śmigamy do Warszawy. Kawa. Kawa, ja dziękuję. Kawka. Lodzik. Lody. Szczęście niepojęte. Szczęście niepojęte. Ja czekam. Magda czeka na swojego gofra. Słuchajcie, czas chyba na podsumowanie naszej majówki. 4 dni na Mazurach. Pogoda mogłaby być cieplej, ale nie było najgorzej. Przyjeżdżajcie na Mazury, polecamy. Warto, naprawdę. I co miałeś jeszcze powiedzieć? Subskrybujcie,